Jesteśmy po licytacji koszulki Cancer Fighters i znowu przez przypadek spotykamy Kevina samego w domu. Dzień dobry, witam serdecznie. Rzeczywiście przez przypadek. Całkiem przez przypadek i wszystko przez przypadek. Powiedz mi, wiem, że nie startujesz w tym roku, nie walczysz, ale widziałem, że stałeś po stronie zawodników, którzy walczyli, tak? Zgadza się, dokładnie tak jak mówisz. Znaczy jednej ze stron. Tak, wszystkie starty zawodnicze jak na razie trzeba odłożyć na bliżej nieokreślony czas, względy zdrowotne. Natomiast tak jak wcześniej, w poprzednich edycjach, przygotowujemy się wspólnie z chłopakami, także za każdym razem, kiedy jeden z naszych wychodzi do walki, no to tak jakbyśmy wychodzili całą drużyną. Dobra, a powiedz mi, ilu chłopaków od was dzisiaj będzie walczyć? Walczy jeszcze poza tą dwójką, która do tej pory walczyła, będzie walczyło jeszcze trzech chłopaków z klubu. Także no, naprawdę mocne i dobre walki się szykują. Chłopacy są dobrze przygotowani. Ten okres przed zawodami przepracowaliśmy naprawdę mocno i czekamy teraz. Zobaczymy, jak to się rozwinie na naszym nowym koloseum, czyli w klatce. Z tego co wiem, bardzo, bardzo ciężko logistycznie tutaj dostarczyć, bo jest bardzo ciężka. Powiedz mi, żeby zrobić promocję chłopakom, pamiętasz ich imiona? Tak, walczy Tomek Duda, zaraz po tej potyczce grapplingowej. Później walczy jeszcze Patryk Trytek z przeciwnikiem ze Stargardu. I trzeci nie pamiętam, kto tam jeszcze. A tych dwóch, co jeszcze wcześniej walczył? No to walczył Piotrek z minus 71 kg i pierwszą walkę Szymon Bogucki minus 65 kg junior. Dobra, przeanalizuję to później. Za dużo imion i w ogóle, nie? Dobra, nie zgrywamy takich. Profesjonalnie zrobione, profesjonalnie jesteś ubrany, gratuluję. Polecam, najlepsze paliwo w Szczecinie. Okej, trzymaj się. Ty masz najlepsze żarcie w Szczecinie. Dziękuję, pozdrawiam. Okej, hej.